Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dotarł do mnie najnowszy numer magazynu LEGO City, w którym dostajemy nurka. Fajna minifigurka, całkiem sensowne dodatki, więc pora zajrzeć do środka. Cena niezmiennie wynosi 12,99. Zobaczmy zatem, co w kolejnym numerze i kiedy on się ukaże. 29 lipca otrzymamy policjanta razem z takim niedużym radiowozem. To jest, powiedzmy, konstrukcja taka, jaka często trafiała do różnej maści polibagów. Mamy tutaj również zapowiedź drugiego numeru LEGO Ninjago Legacy, który pojawi się 2 lipca, oraz informację o tym, że aktualnie jest Ninjago z beznogim oraz LEGO Batman z figurką Supermana. A co w środku? Ano, standardowa jakaś tam reklama, co nowego na Cartoon Network, jest i komiks, trochę łamigłówek, tutaj jeszcze jakaś informacja o magazynie o dinozaurach, ale spoko, bo jest tam dołączona saszetka z kartami Batmana. Jeszcze więcej łamigłówek, przeplatanych oczywiście komiksem, dwustronny plakat z naszym nurkiem, którego tutaj oczywiście dostajemy, coś tam jeszcze komiksowo się dzieje. I zmierzamy ku końcowi. Tutaj reklama oczywiście saszetek z kartami Batmana. Mogliście zobaczyć u mnie masę otwierania. Tutaj też ci, którzy jeszcze nie mają magazynu, mogą zobaczyć, czy właśnie wygrali jeden z zestawów. Jest i konkurs, i to by było na tyle, więc pora zajrzeć do saszetki. Zobaczmy, jakie elementy się tutaj znalazły, a ja oczywiście za chwilkę będę tego nurka składał i przyjrzymy mu się z bliska. Tylko trzeba, by wszystko zostało wyjęte, żebym tego nie wyrzucił. No i tak, jeśli chodzi o ciekawe elementy, przede wszystkim taki wodorost w jasnym zielonym kolorze, jeszcze tutaj takie pnącze, pomarańczowy krab, to na pewno na plus, i też taki dość jaskrawy aparat fotograficzny, i to właściwie tyle. Dobra, ja to składam i za chwilkę będziemy oglądać z bliska. Tak dodatek prezentuje się po złożeniu. Mamy tutaj taki fragment jakiegoś dna morza, tudzież oceanu, i te dwa zielone elementy, które pokazywałem wam zupełnie przed chwilą. Tutaj mamy po prostu taką ściętą płytkę, pnącze zostało osadzone bezpośrednio na niej, wodorost z kolei na groszku z dziurką, i przyznam szczerze, choćby dla tych elementów warto po prostu mieć to w swojej kolekcji, szczególnie w większej ilości. Dodatkowo mamy również takiego pociesznego pomarańczowego kraba, który w szczypsach trzyma piątaka. Jest to oczywiście tile okrągły 1:1 z nadrukowanym, no, wizerunkiem monety, tak po prostu. Z kolei co do nurka, został wyposażony w niebieską butlę, w niebieski kask z przezroczystymi niebieskimi goglami. Ma tylko jeden wyraz twarzy, drugiej buźki nie uraczymy. Dodatkowo został wyposażony w taki jaskrawy aparat fotograficzny, wykończony transparentnym tilem 1:1 okrągłym. No i co do nadruku na torsiku, bo tylko na nim ten nadruk się znalazł, mamy tutaj po prostu taką, powiedzmy, piankę do nurkowania. Z tyłu również jest lekki nadruk, który wygląda w ten sposób. Jest tutaj również suwak, dzięki temu może nasz nurek się oczywiście zasunąć i tą w piankę wcisnąć. Dodatkowo jeszcze został wyposażony w zielone płetwy, i to właściwie tyle. Więc jeśli nie macie żadnego nurka w kolekcji, a chcielibyście takowego posiadać, no to jest to na pewno dobra opcja, żeby niedużym nakładem kosztów, bo 12,99, umówmy się, nie jest jakąś zbyt wysoką kwotą, wejść w posiadanie nurka i na pewno paru fajnych akcesoriów, no bo kto by nie chciał mieć wodorostów w takim kolorze? Ja na przykład mam ich bardzo dużo, ale w ciemnych, zielonych barwach, a takich chyba do tej pory nie posiadałem, albo miałem jakieś nieznaczne ilości. W każdym razie warto według mnie jak najbardziej po tego nurka sięgnąć. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!